spuścił na to. To jest miejsce, gdzie każdemu chyba normalnemu człowiekowi brakuje słów. Tu trzeba po prostu uklęknąć, pochylić się nad wielkością tego świata. Bo to był najbardziej wysunięty cypel, który był od Aten, w związku z czym wszyscy żeglarze musieli koło niego przepływać. To jest miejsce, gdzie Egeasz, król, rzucił się do morza, gdy zobaczył czarne żagle na statku, który przywoził Tezeusza z Krety. I przerażony ojciec uznał, że Tezeusz zginął, w związku z czym rzucił się do morza. Praca ambasadora to jest tworzenie przyjaznej, dobrej atmosfery dla kraju, załatwianie spraw kraju i przede wszystkim, wydaje mi się, nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie przyjaźni z ludźmi w kraju urzędowania, tak by mogli oni być kolejnymi ambasadorami tego kraju. Przekazywanie ambasadorstwa na innych poprzez robienie łańcuszka ludzi dobrej woli, którzy będą odnosili się z sympatią do Polski. Jeden z najlepszych chyba dowodów na to, że polska sztuka jest obecna wszędzie, nawet w tak bardzo wyśrubowanych, wyrafinowanych miejscach. This is an amazing exhibition. People do get goosebumps when they enter the room. Not only this one, but the whole exhibition. It is a very strong exhibition with very strong works. During the Polish presidency in the European Union, that the whole golden plane entered Brussels with hundreds of people in similar uniform. Golden invasion Brussels. Yeah, it was something. Poprzez pokazywanie wysokiej próby polskiej sztuki za granicą mamy szansę na to, by ludzie, którzy to oglądają, by zainteresowali się Polską i by przyjeżdżali do Polski, by oglądali Polskę. They're tilting very slowly. Aha. And through them you can see the space and the other works that are reflected in it. Everything changes as it slowly moves, because you see them from a different perspective. Problemy, które warszawiacy mają z metrem, są niczym w porównaniu z tym, co mieli Ateńczycy ze swoim metrem, bo w końcu wodę da się wypompować, natomiast gdziekolwiek Ateńczycy jakąśkolwiek głębili jakąś dziurę w ziemi, to tam się okazywało, że tam są zabytki i wstrzymywało to wszystkie możliwe prace. Więc wpadli na genialny moim zdaniem pomysł, zupełnie niezwykły i zupełnie wspaniały, że zachowali te zabytki, nie przenosili tego, tylko zachowali to równolegle z metrem. I mamy tego przykład na chyba najpiękniejszej stacji metra, jaka jest na świecie. To jest stacja przy placu Syntagma, przy placu Konstytucji. I to jest stacja, gdzie za szkłem jest przekrój grobowców z kilkunastu wieków. To jest sałatka terrina, panie ambasadorze. Najlepszy dressing na świecie. Najlepszy. Najlepszy dressing na świecie. To nie są rekwizyty, możemy to jeść. Oczywiście, tak nadaje się. Proszę. Pani Marzena administruje kilka restauracji w centrum Aten, w tym właśnie restauracje na place. Dowodzi 70 twardymi, ostrymi Grekami i świetnie daje sobie z nimi radę. Jest naprawdę niezwykła. To są też micelki z sukiny, które próbowaliśmy na zewnątrz i one są podawane z sosem z jogurtu. W każdej restauracji, jakiejkolwiek byście nie byli, zamawiajcie grillowane sery. Bo uważam, że grillowane sery greckie w połączeniu z sałatą są świetne. Bardzo pyszny ser z Krety, nazywa się grawiera. I dobrze jest go polać cytrynką, czyli robi się coś takiego,
kalamary. Tutaj mamy ośmiornicę grillowaną. Są cudowne, zupełnie niezwykle też zrobione dania morza. Tylko że uprzedzam, że niestety wszystkie potrawy morskie są dosyć drogie w Atenach. Bardzo drogie są i ryby, i wszystkie frutti di mare. Ja uwielbiam ten kraj, bardzo mi się ten kraj podoba, ale przede wszystkim uwielbiam Greków. Uwielbiam to ich podejście do życia, strasznie mi się podoba i tą sympatię, jaką czują do innych ludzi. Ambasador bywa na trudnych placówkach, ale myślę, że najtrudniejszą placówkę, która została objęta przez Polaka, to jest twoja placówka. Może nie najtrudniejsza, ale najciekawsza. Ksiądz Nazaruk jest proboszczem parafii prawosławnej w Atenach, która znajduje się już teraz w dzielnicy o złej reputacji, o złej sławie. Otoczona jest przez emigrantów z Pakistanu, Turcji, z Syrii. I tutaj odbywają się bardzo często ostre walki między tymi emigrantami, a ludźmi, których myśmy określili jako neofaszystów. Rozumiem, że mimo, że dzielnica nie jest zbyt bezpieczna, to tutaj będą się czuli bezpiecznie, pod opieką księdza. Nie, pod moją opieką na pewno się nie będą bezpiecznie, ale pod opieką boską jak najbardziej. Więc to jest trudna, bardzo trudna dzielnica ciesząca się złą reputacją. Ale myślę, że gdyby nie ten polski ksiądz, to byłaby jeszcze gorsza. Jacek Moch jest w Grecji bogiem. Jeżeli zapytamy się Greka o Polaków, to żaden Grek nie wymieni Kopernika, nie wymieni Kiri Skłodowskiej czy Chopina, tylko wymieni Gmocha, Warzechę, wymieni Górskiego. Ci ludzie tworzyli grecką potęgę. Dwóch takich miałem w karierze, których programowałem przed meczem. I oni mi to robili na meczu. Można zaprogramować człowieka? A no widzi pan, no to dlatego ten żałama mi przyszedł do głowy. I dlatego go studiowałem, że można zaprogramować. I ja mu jak gdyby tworzyłem pewien schemat tego, jak on ma strzelić bramkę i on mi to w meczu wykonywał. I on to wykonywał? Tak. I to zaskakiwało mnie. Jak się pan tego greckiego nauczył? Ale ja wcale dobrze nie mówię po grecku, ja mówię po gmochowsku. Kazio mówił takie, Górskie miał świetne, to fantastyczne. To jest dla mnie to jest w ogóle mistrzostwo. Jeżeli przeciwnik zagra tak czy inaczej, to my zagramy w ten czy w inny sposób. W dyplomacji to używam bez przerwy w naszych sprawozdaniach, w naszych informacjach. Piszemy coś takiego. Sytuacja jest dynamiczna i my postępujemy adekwatnie do zmieniającej się sytuacji. Muszę powiedzieć naprawdę z ręką na sercu i zupełnie uczciwie, że nie znam takiej drugiej panoramy miasta, jak ta, która rozciąga się z góry Likavitos. Likavitos to zupełnie unikatowe, zupełnie niezwykłe miejsce, w którym można siedzieć godzinami i oglądać to miasto o różnych porach dnia i nocy. Tworzy się coś takiego bardzo ulotnego i bardzo niezwykłego. Tworzy się jakaś taka idea tego miasta jako pięknego, niezwykłego, ponadczasowego miasta, które jest ciągłością, przedłużeniem Akropolu. To jest ponadczasowe, zupełnie niezwykłe zjawisko. Oglądanie tego. Zalecam wszystkim.